Przychodzi szef sprzedaży do swojego zespołu i zadaje fundamentalne pytanie. Moi drodzy, nasz wynik w tym miesiącu jest poniżej krytyki. To już jest cały kwartał, który się tak utrzymuje. Wyjdźcie mi proszę, dlaczego nie wygrywamy więcej kontraktów? I pewnie wiesz, jeżeli byłeś w tej sytuacji albo się domyślasz, jak może przebiegać, jaka wówczas pada najczęstsza odpowiedź? No, tak jak zaznaczamy w CRM, najczęstszym powodem, do którego przegrywamy, jest cena. Kierownik się zastanawia, mówi, hm, dobra. Na, no, pogadaliście coś z tymi klientami o, to, o tej cenie? To no, tak, tak, no to, to nie jest tak, że nam odpisali, że powiedzieli wprost. no po prostu, jak ich spytaliśmy i tam ich pytaliśmy długo, długo i intensywnie ich pytaliśmy, to powiedzieli, że właśnie cena. Okej, okay, dobra, to chyba musimy obniżyć cenę, pójdę pogadać z kim trzeba. Jeżeli próba poprawienia wyników handlowców, optymalizacji wyników i wyciągnięcia feedbacku od klientów w Twojej firmie wygląda właśnie tak, to ten odcinek jest dla Ciebie. Podczas te poprawić. Zaczynajmy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o tym, co zrobić, żeby rozmowa na temat wyników sprzedaży i tego, jak je poprawić w Twojej firmie, nie wyglądała tak jak w tej humorystycznej scence, której świadkiem byłem wielokrotnie, albo której słyszałem od osób, z którymi pracuję żeby tak się u ciebie po prostu nie wydarzyło. Jest bowiem niestety tak, że w większości firm nie ma poukładanego procesu zbierania informacji zwrotnej, naprawdę jakościowej informacji zwrotnej od szans sprzedaży, które zamknęliśmy, zakończyliśmy zwycięstwem bądź przegraną. Najczęściej właśnie jest to tylko w ten sposób mierzone, że jest jakaś tam rubryka czy zadanie w CRM-ie, który handlowiec musi odznaczyć, ewentualnie pyta gdzieś tam przez słuchawkę, jakoś się dobije do klienta, który długo unikał kontaktu, a w końcu przyparty do muru mówi, no przegraliście, żeby się dowiedzieć, co było powodem, i pada ten argument, no byliście za drodzy. I bardzo łatwo jest się taką odpowiedzią zadowolić, i bardzo łatwo jest w tym momencie odpuścić i uderzyć do innych już. Potencjalnych lidów czy klientów. Natomiast zadaniem dobrej osoby szefującej sprzedaży w firmie, czy będzie to właściciel przy mniejszych zespołach, czy właśnie oso desygnowana do tego osoba jakiegoś menadżera, jest spróbować więcej tych informacji pogłębić. A kiedyś już mówiłem, że jest taki. Typ menadżera sprzedaży, który mnie osobiście nie satysfakcjonuje, który ja sobie nazywam złośliwie CRM menadżer, ponieważ głównie informacje próbuje wyciągać z CRM-a i tylko w ten sposób, i nie szuka metody, żeby ze swoimi handlowcami pracować jakoś inaczej, na przykład też rozwojowo czy pogłębioną rozmową, bądź nie zachęca ich do takiej pracy z klientami. Więc dziś postanowiłem opowiedzieć Ci o procesie, który jest zresztą wdrożony wewnętrznie w naszych organizacjach. W ramach naszej grupy oraz który my, jako Suasio, czyli ta jedna z moich firm, firma konsultingowa, doradcza, wdrażamy właśnie w zespołach sprzedaży klientów, z którymi pracujemy. Jest to po prostu proces kontaktu celem uzyskania feedbacku od wszystkich naszych potencjalnych szans sprzedaży. I teraz, co należy zrobić? Po prostu przejdźmy sobie przez to krótko i konkretnie. Kluczowe założenie całego procesu brzmi następująco: z każdą zakończoną szansą sprzedaży. Wygraną bądź przegraną, należy skontaktować się do tygodnia, maksymalnie dwóch, po podpisaniu umowy albo informacji zwrotnej, że jednak nie wygraliście tego procesu, umówić się na rozmowę i na tej rozmowie zadać kilka pytań o ogólną ocenę procesu sprzedaży. I oczywiście założenie jest bardzo proste. Z każdą szansą sprzedaży, czy wygrałeś, czy przegrałeś, skontaktuj się i omów, dlaczego to się tak skończyło, ale diabeł tkwi w szczegółach, pogadajmy sobie. O tych szczegółach i skąd wynikają te poszczególne kroki, czemu właściwie warto ten robić. Otóż, dlaczego należy robić to w ten sposób? Pierwszym takim elementem, który zauważyłem jest rzadko robiony w firmach, a właśnie uważam go za game changer, jeżeli chodzi o akurat tę metodykę czy ten proces, jest kwestia tego, żeby uzyskiwać informacje zwrotne na temat procesu sprzedaży od osób, które rzeczywiście zdecydowały się na współpracę z nami. Większość firm. Ma ten proces wdrożony w ten sposób, że nawet jeżeli handlowcy próbują męczyć bułę i dzwoń do tych klientów, którzy stwierdzili, że nie, nie będziemy z Wami pracować, i dowiedzieć się dlaczego, to pytają tylko tych osób, które myślami są już gdzieś indziej. No bo jak ktoś stwierdził, że nie chce z Tobą pracować i jest już w procesie rozpoczynania współpracy z inną firmą, to czy on realnie uważa za wartościowy sposób spędzenia swojego czasu próbę powiedzenia Ci, z czego to wynikało? A są oczywiście firmy, które mają tego typu analizy nawet w swoich schemacie czy procesach wyboru wykonawcy bądź podwykonawcy, ale większość pewnie stwierdzi, ja na to nie mam czasu, nie chce mi się. Więc handlowcy próbują tę informację zwrotną uzyskać, ludzie unikają kontaktu niemalże tak samo, jak przy próbach podpisania umowy albo nawet gorzej i finalnie wracają tacy handlowcy do dyrektora sprzedaży i mówią, no my się nic nie dowiemy. Generalnie unikają z nami kontaktu. I może się okazać, że właśnie dużo liczniejszą próbę Uda nam się zebrać, kontaktując się właśnie z tymi osobami, które nas wybrały. Ale kluczowy jest właśnie moment, w którym decydujemy, żeby to zrobić. Dlatego, że najlepiej jest to zrobić jak najszybciej po podpisaniu umowy, zanim jeszcze dana firma realnie rozpocznie współpracę z tobą i skupi się już wyłącznie na aspektach wykonawczych. I są ku temu co najmniej dwa powody. Pierwszy jest następujący. Bardzo często, jeżeli firma jest już w procesie współpracy z Tobą i na przykład zadzwoniłby czy to menadżer sprzedaży, czy właśnie handlowiec, czy jakaś inna osoba zajmująca się tego typu badaniem satysfakcji z pytaniami o proces sprzedaży, to część klientów od razu potraktuje to jako rozmowę nie o procesie sprzedaży, pomimo informacji na samym wstępie, a raczej jako ocenę już współpracy. Która albo dopiero się zaczęła, i to będzie powodowało pewną konfuzję, albo na przykład, załóżmy coś na początkowym etapie, poszłoby Wam nie tak, i to będzie okazja do pozostawienia kilku lamentów. Natomiast my w tym momencie chcemy dowiedzieć się, jak wyglądał proces sprzedaży. W związku z tym. To powinno być komunikowane od samego początku, i właśnie zanim jeszcze młyny zaczną mleć te rzeczy, które powinny, to w tym momencie handlowiec będzie jakaś osoba z działu, może zadzwonić, i powiedzieć: Cieszymy się, że rozpoczynamy współpracę. To już za chwilę przed nami, ale teraz porozmawiajmy chwilę o tym, jak w ogóle ten proces przebiegał i co było w nim dobrego, a co na przykład powinniśmy usprawnić. Także jak widzisz, tutaj niektóre pytania są podobne, jak przy okazji NPS-a. Kluczem i taką pierwszą radą, właśnie jest natomiast to, że generalnie rozmawiamy z każdym. I przede wszystkim kładziemy nacisk na próbę wyciągnięcia jak największej liczby informacji od tych, z którymi udało nam się tę współpracę nawiązać. Mogą być bardziej otwarci, żeby nam powiedzieć, co o tym zadecydowało. Druga sprawa, czy drugi powód, żeby robić to właśnie szybciej niż później, jest taka, że jeżeli właśnie nawet uda nam się dotrzeć do tych klientów, którzy nie zdecydowali się na współpracę z nami, to jeżeli próbowałbyś, a część firm tak próbuje, nawiązać tego typu kontakt kilka miesięcy później. To jest bardzo optymistycznym założeniem, że 6 czy nawet 3 miesiące po zakończeniu jakiegoś procesu zakupowego ktoś będzie pamiętał konkretnego handlowca, konkretne materiały ofertowe i w ogóle powie ci, dlaczego to wyglądało tak, a nie inaczej. Nawet tych plików może już nie mieć, a to wszelkiej maści plików jeszcze za chwilę parę wrócimy. Nawet no jest to sytuacja, w której hmm, nie chcielibyśmy się postawić czy znaleźć. Wobec tego, im szybciej próbujemy taką informację zwrotną. Uzyskać, tym lepiej, bo ktoś na świeżo będzie w stanie powiedzieć, a wie pan, no tak naprawdę nie podpasowało mi to czy tamto. Zakładając oczywiście, że uda nam się do takiej osoby dobić. I wreszcie, wątek numer trzy. Prędkość tego kontaktu może mieć kluczowe znaczenie, ponieważ, i to niestety widziałem w wielu działach, może się na przykład okazać, że konkretny handlowiec w konkretnym procesie albo poddał się za szybko, albo źle zrozumiał intencje. Czy przebieg rozmowy z klientem, który na przykład powiedział, że no cena jest na przykład za wysoka, i po prostu stwierdził, aha, dobra, to nie kontynuujemy rozmów. I w ogóle nie dopytał o inne rzeczy. A kiedy dzwoni inna osoba i spróbuje temat pogłębić, to okaże się, że no tak, oczywiście cena była za wysoka, ale wie pan co? Na przykład, jeszcze tak naprawdę, najbardziej zabrakło mi tego, że ta oferta nie była do nas dopasowana. Ja podczas rozmowy mówiłem, że zależy mi na tym, na tym i na tym, więc nie dostałem coś, co jest droższe od ceny, którą dostałem od innych potencjalnych wykonawców. To jeszcze nie był to pełen zakres usługi, której oczekiwałem. Aha, czyli nagle się okaże, że tak naprawdę feedback dotyczy nie tylko tego, że. Mieliście niby to za drogo, ale że również nie do końca dobrze proces badania potrzeb, czy takiej identyfikacji, co należy temu konkretnemu potencjalnemu klientowi zaofertować, został przeprowadzony. To jest też dużo głębsza informacja zwrotna. I na marginesie często dowiadujesz się wówczas, że na przykład kurczę, piłka jest dalej w grze, bo jeżeli pociągniesz temat i na przykład spytasz prosto to czy jak ja poprawię i uzupełnię to, 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 to i to? to Czy mogę jeszcze dosłać taką uzupełnioną ofertę? Może się okazać, że odpowiedź będzie brzmieć tak. W zasadzie, dlaczego nie? I czemu o tym mówię? Bo bardzo często właśnie firmy mają taki trochę sprytny plan, że skontaktują się ponownie z klientami, z którymi nie udało się nawiązać współpracy w perspektywie 3 do 6 miesięcy. Biorąc pod uwagę, że na przykład firmy wiedzą, jaki jest średni cykl życia klienta w jakiejś innej organizacji, i że kiedy ktoś będzie niezadowolony z wykonawcy, którego wybrał, to pewnie. Będzie się rozglądał z jakimś nowym po takim okresie, i wtedy dzwonią niby to, żeby się dowiedzieć, co, im, co tam było nie tak w naszym procesie, co możemy usprawnić, ale tak naprawdę jest to próba ponownego otwarcia takiej szansy sprzedaży. Swoją drogą może się to oczywiście skończyć z sukcesem, nic do tego nie mam. Jeżeli taki proces u ciebie działa i rzeczywiście przynosi efekty, chwała ci za to, ale może się okazać, że zamiast czekać, aż ktoś rzeczywiście tą współpracę rozpocznie i nie wyjdzie. Bo jeszcze nie daj Boże, wyjdzie, to lepiej próbować trzymać dalej piłkę w grze, zanim jeszcze proces po stronie klienta się realnie skończył. Po to, że ktoś Tobie powiedział, że na Ciebie się nie decyduje, jeszcze nie oznacza, że już na pewno zdecydował się na kogoś innego, albo że już skończył z nim dogrywać kwestie, które umówmy się. Często zajmują drugie tyle czasu, co samo wybór wykonawcy, czyli kwestie umów, kwestie jakichś umów poufności, i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie. W ten sposób tego typu badanie, czyli dzwoniąc i zadając milion pytań do osób, które albo nas wybrały, albo nas nie wybrały, warto ten proces przeprowadzić, żeby dowiedzieć się dokładnie, które jego elementy poprawić. Czy chodzi o materiały, które wysyłaliśmy, czy jakieś pliki dodatkowe, czy coś było nie tak z ofertą, albo za sposobem prowadzenia rozmowy, albo na przykład Przyjęta przez nas częstotliwość follow-upowania i takiego typowego handlowania dzwonienia. Dzwonię do Państwa, ponieważ na terenie powiatu sławińskiego ruszyła kampania Tani Prąd. Był na przykład niedopasowany, irytował czy coś. Czyli dążymy do tego, żeby pogłębić te informacje zwrotne. I teraz przechodząc już do tego, jak taki proces mógłby wyglądać, no to oczywiście pierwszym założeniem jest to, że próbujesz umówić tego typu rozmowę. I z mojej perspektywy bardzo ważne byłoby, żeby było to co najmniej spotkanie online. Niektórzy handlowcy mówią, że to my spróbujemy odbyć takie spotkanie telefoniczne. Po prostu zadzwonię i dopytam o te kilka rzeczy. Lepiej to oczywiście robić tak, niż nie robić tego wcale, ale ja osobiście upierałbym się albo przy spotkaniu na żywo, co nie zawsze będzie możliwe, ale chociażby zdalnej wideokonferencji, żeby być w stanie pewne rzeczy po prostu podczas takiego spotkania pokazać. Bo taka przykładowa lista pytań, którą mógłbym ci, Pokazać jako inspiracja, wyglądałaby następująco. Pierwsze pytanie do zadania podczas takiej rozmowy, zakładając, że już do niego dojdzie, brzmi następująco. Będzie to pytanie o źródło lida. Zakładam, że być może robisz to już na etapie pierwszej rozmowy handlowej, czyli już wtedy starasz się dopytać klientów, skąd się w zasadzie o ciebie dowiedzieli, ale być może, jeżeli tego nie robisz, to to jest okazja, żeby ponownie o to spytać. Albo jeżeli to robisz, to to jest okazja, żeby porównać odpowiedzi. Czy ktoś to powiedział, że no z Google się dowiedziałem, teraz ci jednak nie powie, że no tak, no w sumie z Google, ale tak naprawdę z polecenia. Albo czy właśnie nie udzieli innej odpowiedzi i będziesz wiedział, żeby się nie przywiązywać być może do którejkolwiek z nich. Więc takie dwa pytania z tym związane. Skąd dowiedziałeś się o naszej firmie? Pytanie numer jeden. I pytanie numer dwa. Dlaczego skontaktowałeś się akurat z nami? Co cię przekonało? Co o tym zadecydowało? Więc to jest, to tak powiem, etap dowiadywania się trochę więcej na temat źródła lida, można by to było tak określić. Drugą rzecz, którą chcemy ustalić, to są kryteria decyzyjne, którymi klient się kierował. Więc pytanie moglibyśmy sformułować w następujący sposób. Jakie kryteria były dla Ciebie najważniejsze przy podejmowaniu decyzji? Czym się kierowałeś? I oczywiście pytanie kluczowe: co zdecydowało o tym, że wygraliśmy, albo co zadecydowało o tym, że przegraliśmy ten konkretny proces? Kluczowe założenie jest takie, że próbujemy ciągnąć za język zależnie od tego, jaką odpowiedź uzyskamy. Bo przykładowo, jeżeli mamy wątek wysłanej przez nas oferty, to w kontekście oferty możesz zadać następujące pytania. Pytanie pierwsze. Czy czegoś w tej ofercie zabrakło? Pytanie drugie. Czy nasza oferta była w czymś lepsza niż oferta firmy konkurencyjnej? Pytanie trzecie. Co nasza oferta miała, a konkurencja nie miała? I odbicie tego pytania. Czy jest coś, co oferta konkurencyjna miała, a my tego nie mamy? A może to być informacja dla Ciebie idealna w zakresie tego, jak działa czy robi, robi rynek. Czwarty element. Jakie były kluczowe aspekty oferty? Czy któreś informacje w niej zawarcie były dla klienta najważniejsze? Ja to pytanie przeważnie zadaję i tak sugeruję je zadawać w formie następującej. Co, drogi kliencie bądź droga klientko, porównywałeś między poszczególnymi ofertami? Jakie były te aspekty, na które realnie patrzyłeś, kiedy otworzyłeś sobie kilka dokumentów, kilka wydrukowanych być może ofert i teraz się zastanawiasz, którą wybrać. Poznając to na przykładzie z mojej działki, załóżmy, że w ramach agencji marketingowych wysyłamy komuś ofertę na współpracę w zakresie obsługi Google Ads i ona jakoś w naszej ofercie jest opisana, są tam przykładowe KPI, robimy kampanii, pewne wytyczne i tak Mnie na przykład interesuje, żeby się dowiedzieć, czy klient, który czytał taki fragment dokumentu, w ogóle to czytał, to po pierwsze, a po drugie, czy były jakieś aspekty, które właśnie szczególnie zwracały jego uwagę, dokładnie tego chciał się dowiedzieć, czy któreś były zbędne i czy na przykład były tam jakieś rzeczy, które pomiędzy ofertami mógł porównać, albo czegoś zabrakło. Co wiąże się z pytaniem kolejnym, właśnie czy sam opis, na przykład usługi XYZ był zrozumiały, co w nim porównywałeś, a co potencjalnie było niejasne. No Bo na koniec dnia, jak masz tę ofertę poprawić, jeżeli będziesz kierować się tylko swoimi przekonaniami. Musisz wiedzieć, co pasowało, bądź nie pasowało w tej ofercie konkretnym odbiorcom. I wreszcie, zakładając, że klient poda na przykład inne dowolne kryteria, dla których przegrałeś bądź wygrałeś proces i załóżmy, że będzie to ta standardowa cena, to mając kogoś takiego na rozmowie, to też jest sytuacja, na podstawie której możesz to realnie pogłębić. No bo jak ktoś powie, że byliście za drodzy, to warto ciągnąć za język. A o ile za drodzy? Wiadomo, że być może ktoś nie poda konkretnej ceny konkurencji, bo nie jest to już zaproszenie do negocjacji, tylko raczej rozmowa innego typu. Ale na przykład można próbować. A, o ile byliśmy drożsi? A o 50% czy o 30%? A może widokajem by pan podał. Dopóki klient nie powie stop, tego panu nie powiem, to w zasadzie powiedzieć można wszystko. I zapytać można o wszystko. Jak głosi stare, dobre amerykańskie przysłowie, które uwielbiam, dopóki nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi nie. Więc dlatego warto pod tym kątem drążyć. I jeszcze wracając do wątku, nad którym się nieco prześlizgnąłem, a nie chcę o nim zapomnieć. Dlaczego nastawiałem się na to, żeby jednak odbywać to w formie spotkania zdalnego? Dlatego, że obecność na kamerce daje Ci możliwość udostępniania dokumentów w trakcie takiej rozmowy. Więc Myślę, że na pewną naiwnością byłoby oczekiwać, że ktoś nawet tydzień po tym, jak porównał Twoje dokumenty, będzie dokładnie w stanie przypomnieć sobie, że na stronie trzeciej w akapicie czwartym w podpunkcie trzecim napisaliście takie słowo i ono mi się nie podobało. Dużo lepiej jest po prostu odpalić taki dokument, jeżeli ktoś na przykład powie, no opis usługi nie do końca pokrywał się z tym, albo nie w pełni wyjaśniał to, co chcieliśmy. To w tym momencie bierzesz tę ofertę, odpala się na ekran. Wskazujesz ten fragment i mówisz dobrze, to czego na przykład tutaj zabrakło. Taka rozmowa potrwać może nawet z pół godziny. Jak będą oczywiście krótsze, będą dłuższe, zależnie od tego, ile ktoś czasu powinien będzie stanie Ci poświęcić, zawsze warto celować, żeby było to między 15 minut, absolutnego minimum, do pół godziny, żeby właśnie mieć chociażby te chwilę na prezentację pewnych dokumentów, dwa ważne elementy na sam koniec tego procesu, o których należy pamiętać. Po pierwsze, nie dawaj się zbyć pierwszą najbardziej ogólną odpowiedzią. Żeby nie skończyć, jak wracając do anegdotki z ze samego początku, osobą, która pyta się, no czego nam nie wyszło, albo za drodze byliście. Aha, dobrze, za drodze, zapisuję. Więc każde pytanie staramy się pogłębić. Jak ktoś powie, opis usługi był niewystarczająco dokładny, to co to znaczy, że był niewystarczająco dokładny? A co by pan nim zmienił? I tak dalej. I wreszcie, dawaj też przestrzeń na pogłębienie odpowiedzi w sposób którego nie przewidziałeś. Bardzo łatwo jest, prowadząc taką rozmowę, mieć jakiś swój katalog pytań, które chcemy zadać. Dobrze, tutaj proszę pana, OK, a oferta od strony wizualnej podobała się panu czy nie? Czyli założymy, że będziemy zadawali milion szczegółowych pytań do. i No i wtedy dostaniemy odpowiedzi z pewnego zaklę zamkniętego klucza. Albo się te wizualia podobały, albo nie podobały i ewentualnie podobało się w nich to i tamto. Natomiast ja bardzo lubię i w rozmowach sprzedażowych i w tego typu rozmowach posprzedażowych zadać pytanie typu, a czy coś jeszcze? A coś ponadto by pan powiedział? Czy moje ulubione spod... pytanie, które zadaję na przykład na każdym takim briefingu przed warsztatami albo przed rozpoczęciem projektu doradczego, czy jest coś o co nie spytałem, a powinienem, bo z pana perspektywy powinienem wiedzieć? <laughs> Dość skomplikowane zadanie, pytanie, ale daje już tak szerokie pole do odbicia się, jest idealne na zakończenie, bo. Przy okazji pokazuje, że ku temu rozmowa zmierza, a z drugiej strony właśnie da komuś możliwość wypuszczenia się na dowolną pozycję i powiedzenia, wie pan co, no jest jeszcze taka jedna rzecz, którą moglibyśmy zrobić. Ostatni element, warto się upewnić, że mamy oczywiście zgodę na przykład na nagranie takiego spotkania, bo być może na przykład puszczenie tego innym członkom zespołu byłoby ważne, a jeżeli nie, to oczywiście albo wpuszczamy tam jakiegoś asystenta AI, albo bardzo, bardzo dużo notujemy, i na koniec potwierdzamy, co usłyszeliśmy, ale to się jest klasyka prowadzenia dobrych spotkań temat na zupełnie. Inną okazję. Tymczasem, na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Daj znać w komentarzach, czy w ogóle stosujesz tego typu analizy w ramach pracy swojego działu sprzedaży. Jeżeli nie, a chciałbyś zacząć, to w ramach mojej firmy konsultingowej Suazio pomagamy działom sprzedaży sprzedawać więcej, a co za tym idzie, wdrażać również tego typu zmiany i chętnie również Tobie w tym procesie pomożemy. Tymczasem, dziękuję Ci bardzo za uwagę. Do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć. Możecie mojego awatara po tylu godzinach wygenerować i ja dowolne poglądy mogę głosić.